Dziwna sprawa się zdarzyła. Parking, na którym stoimy, jest zamknięty. No i te kampery, znaczy jeden kamper, który stał wczoraj, plus jeszcze jakoś ten, przestawiły się tutaj, a stały tutaj. Do nas też ktoś puka, myśleliśmy, że ktoś z widzów, a my to jesteśmy tak cięci, jak nas ktoś wywołuje z kampera, że nienawidzimy tego. Szczególnie jeśli śpimy. No i teraz Marek poszedł obczajkę zrobić. O co chodzi z tym zamkniętym parkingiem? Czy musimy się przestawić? Czy coś tu będzie zrobione? Czy o co chodzi? Bo żadnych informacji wcześniej nie było. A chyba powinna być, nie? Mamy akcję zamiatanie, dlatego trzeba było się przestawić i dlatego było ten. Tutaj są robione teraz. Już to trwa z półtorej godziny. Marek teraz powiedzieli mu, że może wjechać, ale chyba jeszcze nie. Więc czekamy. Będzie czysto na parkingu. Prace gospodarcze trwają. Marek mi kupił nowy prezent. Marek ma w zwyczaju mi wypatrzeć takie praktyczne rzeczy. Nie tylko tobie sobie i nam. Ale nie, no myśleliśmy w zeszłym roku o suszarce na grzyby, ale stwierdziliśmy, że po co nam? Moja mama ma. No ale teraz. Duże. Teraz no, postanowiliśmy suszyć po prostu więcej, tak jak robimy przetwory, tak postanowiliśmy robić więcej suszonych rzeczy. Tak na zapas. 250 W w maksymalnym tym, a jest temperatura od 35 do 70 stopni. No. To są takie, które nie mają ustawienia temperatury, ale chodzi o to, że lepiej dłużej suszyć, tak jak oglądałem filmiki na YouTubie, lepiej dłużej suszyć niż szybko wysuszyć i w środku to jest, zewnątrz jest węglone jakby wysuszone, a w środku dalej jest wilgotne. To tak jak z pieczeniem kiełbasy, o fajna, fajna. Sobie wziąłem akumulatorki, bo ja lubię akumulatorki mieć do wszystkiego. Jakie to płytkie jest. No płyciutkie są. Można kupić takie dodatkowe tacki, jakby dwa razy głębsze. Aha. No to pojęcie do Esperancy, nie? Trzeba popatrzeć na jaka jest, jaka średnica i wtedy dokupujesz sobie tacki takie wyższe, jakby podwójne. No dobra, zaraz dosuszymy tutaj grzyby, te, no, które nie na sznurku się nie wysuszyły. No zaraz obczajmy. Zawsze można kupić większą, to jest nasza pierwsza w życiu. Bo grzybki suszą się na zmianę tutaj na noc, w ciągu dnia na samochodzie i teraz pójdą do suszarki, tak żeby ta reszta, która się jeszcze nie zdążyła ususzyć, już się dosuszyła, bo inaczej się zepsują. Także w sam raz przyszła suszarka w czas, bo tutaj się zaczynają już psuć, to pójdą do wyrzucenia. Ale będą grzybeczki. To co, jutro jedziemy na grzyby? No jak już mamy suszarkę, to możemy jechać. Bo tak to ten. No nie byłoby gdzie suszyć. Nawlekanie tak to jest jakaś jedna wielka masakra. A tak szybko, nie? Tylko tutaj trzeba tylko pokroić. One się ściapiły do kupy i te tylko są takie. No i chodzi. I w sumie bardzo cicho chodzi. Nie wiem. A, już się włączyło. A, bo tutaj. Czyli ma jakiś termostat w sobie. Się wyłącza. Jak się. Fajne, cichutkie. No już się wyłączyło. No i tak to wygląda na przetwornicy. Praktycznie nic nie schodzi. No i tak to wygląda. I poszliśmy na grzyby do lasu, a wylądowaliśmy na plaży. Przeszliśmy sobie lasek boczkiem, boczkiem. No i wszystkie drogi prowadzą nad morze. Jest pięknie. Spokój, cisza. Prawie zero wiatru. I naprzeciwko stateczek. O, jaki fajny. Ale jest ładnie. A tam jakiś tankowiec. No. Na co to komu musi być teraz bardzo ładny zachód słońca. Pięknie to wygląda. Jakby płonął. Believing we can start the break of dawn. We can find a power to
Będziemy testować teraz taki nowy wynalazek, bardzo mobilny, leciutki, malutki grill. Zobaczmy, jak sprawdzi się na plaży. I takie to jest maleństwo. No szok, jakie malutkie. Taka to rybunia. Ale bajer. No i w środku w tym pudełeczku takie bajery. Są te patyczki takie do grillowania. Takie gdzieś mamy, ale zostawiliśmy w domu, bo zapomnieliśmy o nich, bo były w kufrze. No i jest ten grill składany. Znaczy grill, to jest palenisko, ognisko. Takie, które możesz rozłożyć wszędzie, na szybko i wszędzie zajarać ogniseczko. Ciekawe to. Mamy znowu na grzybach. Nie, przez przypadek. No przez przypadek. Ale jakie ładne. Od rana plażowaliśmy, a teraz pojechaliśmy sobie na grzyby jeszcze na wieczór. Marek znalazł. No i koło ciebie jest pełno takich małych. Tam jest następny. Koło nogi masz tu następny. I następny. Jednak coś tam potrafię wypatrzeć, nie tylko muchomory. No. Chociaż ładnego wypatrzyłem, czerwonego w kropeczki białe. Też. Ale pachnie. Będzie sosik. Będzie sosik. To jest nasz ostatni dzień na Helu. Tak, ostatni wieczór, ostatni dzień. Spędziliśmy tutaj ponad 2 miesiące. Większość czasu oczywiście pracowaliśmy, więc dlatego ten tydzień ostatni poświęciliśmy na zwiedzanie Helu i na takie po prostu bycie tutaj. Bo wcześniej, no to tak wiecie, w pracy nie było okazji. No i jak zwykle nam mówimy, że nam się Hel po prostu podoba i dalej nam się on nie znudził. I no mamy ładnie dla was prezent z okazji tego, że byliśmy tutaj na Helu tyle czasu i po prostu wam to miejsce polecamy. Mamy dla was kartki do wygrania, ale o tym powiemy troszkę wam później tak na spokojnie, żeby nie wiało nam w kamerę, jakie będą zasady, żeby dostać od nas kartkę z Helu. To są takie duże widokówki z widokiem Helu, całego półwyspu tutaj tego. I od razu nasze naklejki, wszystkie naklejki grupowe, instagramowe, youtube'owe, sklepowe. Także będzie po 4 naklejki plus wielka kartka, jak ktoś będzie chciał.
tak jak wspominaliśmy, mamy dla Was kartki i naklejki. Kartki wyglądają tak, mamy 3 sztuki, do każdej kartki będą 4 naklejki. Madzia Boho, Camper Boho, nasza grupowa i nasza sklepowa, kolorowa. A warunki są dosyć proste. Należy wejść na naszego Instagrama. Jeśli jeszcze się nie obserwuje, to zaobserwować, a w komentarzu pod tym filmem napisać, jaki masz nick, i losowanie będzie za tydzień. Upublicznione będzie na Instagramie, czyli musicie śledzić, żeby wiedzieć, kto wygrał, a potem już będziemy się kontaktować z wygranymi.